widzowie mogą wyrobić sobie obraz mnie jako takiego dostojnego starca, mędrca. No, ale ja jestem małym chłopczykiem, który raptem osiwiał, więc bardzo mi jest trudno wejść w tę skórę dostojnego autorytetu. Dziękuję. Jesteśmy akurat tutaj nad miejscem, na, takim na stryżku dworu w Krasnogródzie, gdzie Miłosz przeżył swój dramat próby popełnienia samobójstwa, kiedy wyciągnął bębenkowy pistolet którejś nocy, zabawił się w rosyjską ruletkę, niektóre naboje były wyjęte i przyłożył rewolwer do głowy i pociągnął za spust. Właściwie mogłaby się cała jego życiowa przygoda tutaj skończyć. Istniało bardzo silne poczucie w mojej rodzinie i w moim środowisku, poczucie naszej odrębności. To dzisiaj jest odległa przeszłość, ale przecież to poczucie odrębności Wielkiego Księstwa Litewskiego i my, Litwini, bardzo długo przetrwało. Jeszcze przetrwało do czasów mojego dzieciństwa, mojej wczesnej młodości. Mówiono, że ci koroniarze to taki słomiany ogień, prawda? A my to jesteśmy poważni, uparci i tak dalej. Podczas spotkania autorskiego w Wilnie poprawił któregoś z zadających mu pytanie, że nie jest ani poetą litewskim, ani nie jest poetą polskim, ale jest poetą urodzonym na Litwie, piszącym po polsku. Dlatego nie przechodzi na język angielski na emigracji, tylko zaczynał się czuć gospodarzem języka polskiego i brać za to odpowiedzialność. Wracając do tekstów starodawnych, układając antologię poezji polskiej po angielsku, ma cały czas takie wrażenie, poczucie, do misji, do wypełnienia, że on o tej, w tej poezji będąc musi też o niej mówić światu. Nie wyrzekł się w żadnym momencie swojego przywiązania do tego regionu, z którego się wywodził i nie uważał tego bynajmniej za swoje obciążenie, czy jakąś, czy coś wstydliwego, jak tą prowincjonalność przecież, względem rozmaitych centrów, w których się obracał. Mieszkając za granicą, starałem się pisać właśnie dla mojej wioski, zajmować się moją wioską. Ostatecznie wykładając literaturę polską, zajmowałem się moją wioską, tak samo pisząc wiersze po polsku. Mógł wyjechać, mógł mówić, że to Wilno jest prowincjonalne, że ci dorośli są poddani różnym koniecznościom życiowym i tak dalej. Ale właściwie po to ten warsztat Dajmoniona? Po to to mistrzostwo słowa? Przecież nie po to, żeby ja swoje wyrazić, tylko żeby powrócić i oddać im głos. Przyjmuję to najwyższe odznaczenie, pamiętając o wszystkich mężczyznach i kobietach, dla których jestem nie tylko jednostką, ale głosem i kimś, kto należy do nich. Niesamowity fenomen Miłosza jest taki, że on tam w zasadzie, delikatnie mówiąc, trochę się martwi, czy można tę wielką literaturę zrobić, pisząc po polsku, ale zarazem zrobił to. Niech się oni dostosują do mnie, co ja mam się do nich dostosować? Taka była moja filozofia. No i jakoś dostosowali się. W mojej ojczyźnie, do której nie wrócę, jest takie leśne jezioro ogromne, chmury szerokie, rozdarte, cudowne. Pamiętam, kiedy wzrok za siebie rzucę i płytkich wód szept w jakimś zmroku ciemnym i dno, na którym są trawy cierniste, mew czarnych krzyk, zachodów zimnych czerwień, cyranek świsty w górze porywiste. Śpi w niebie moim to jezioro cierni. Pochylam się i widzę tam na dnie blask mego życia. I to, co straszy mnie, jest tam. Nim śmierć mój kształt na wieki spełni. Jak będąc już w szkole średniej,
miałem poczucie jakiegoś wyroku, skazania, że byłem bardzo różny od swoich kolegów. Myślę, że byłem inteligentniejszy przeważnie, ale to nie jest zaleta, która daje dużo szczęścia w życiu. Więc byłem inny, miałem poczucie, że jestem inny i że jakieś przeznaczenie ciąży na mnie. Poeta jest jak pióro, długopis w rękach kogoś silniejszego, większego. On to nazywa od dawna daimonionem. W okresie baroku nazywano to coś Duchem Świętym, czyli taką inspiracją, która płynie na zewnątrz, na człowieka. To się wiąże z jednej strony z inspiracją do pisania, to Miłosz tutaj mówił o tym, ale z drugiej strony z takim przymusem. To nie jest tak, że poeta może sobie pozwolić na to, żeby tego nie robić. Bardzo ambitnie podchodził do tego, czym może być twórczość poetycka. Stawiał jej bardzo wysokie wymagania i właśnie uważał, że można oceniać literaturę jako dobrą lub złą, zależnie od tego, czy buduje u ludzi skłonności ku dobru lub ku złu. Ważne jest doświadczenie społeczne. Ważne są rozważania natury religijnej. Nie lubił takiej właśnie czysto formalistycznej awangardy. Nie lubił też teorii literatury, która na tej formie się bardzo skupiała, takiej jak strukturalizm. I o tym bardzo mocno opowiada wiersz Strukturalista, który gorąco polecam. Być może, że była u mnie także agresja zwrócona przeciwko rozmaitym tendencjom dzisiejszym w zakresie również literatury, prądów literackich nowoczesnych. Na złość im pisałem. Słowo ma odnosić się do rzeczy według Miłosza, a nie do innego słowa. Że musimy jakby sięgnąć do tego, co nas blisko otacza, co jest realne. Nie uciekać od ludzi na przykład. Ma być czynnikiem, który pozwala nam zbliżyć się do rzeczywistości. Poezja to coś, co odpowiada na wyzwanie, jak powiada Miłosz, świadectwa pięciu zmysłów. To nie jest już nic czarodziejskiego. Dar. Dzień taki szczęśliwy. Mgła opadła wcześnie, pracowałem w ogrodzie. Kolibry przystawali nad kwiatem kaprifolium. Nie było na ziemi rzeczy, którą chciałbym mieć. Nie znałem nikogo, komu warto byłoby zazdrościć. Co przydarzyło się złego, zapomniałem. Nie wstydziłem się myśleć, że byłem, kim jestem. Nie czułem w ciele żadnego bólu. Prostując się, widziałem niebieskie morze i żagle. Sprawy okupacji w Warszawie. Rozmiary tego, co się działo, były tego rodzaju, że poezja, ta, z jaką ja i moi rówieśnicy weszli w wojnę, nie była przygotowana do udźwignięcia tych wydarzeń. Po prostu trzeba było zupełnego jakiegoś wewnętrznego przestawienia, żeby poezja wtedy pisana mogła unieść tę rzeczywistość. Nie wiedziałem, przez dłuższy czas nie wiedziałem, co się ze mną dzieje, dlaczego wszystko to, co piszę, nie brzmi tak, jak powinno. I dopiero gdzieś w 1943 roku nastąpił przełom i raptem znalazłem się na swoim własnym terenie. Znalazłem sposób mówienia o tym, co się działo. '43 rok, kiedy doszło do powstania w getcie warszawskim, skonfrontował go z dziejącą się opodal, z dziejącym się ludobójstwem, chociaż już wcześniej zdarzało mu się na przykład pomagać dzieciom, które uciekły z getta, dokarmiał te dzieci. O czym wiemy od niedawna, dzięki temu, że została wykonana pewna praca
poszukiwania w archiwach jego niepublikowanych jeszcze tekstów i ukazał się niedawno taki tom z archiwum, gdzie pewne rzeczy ujrzały po raz pierwszy światło dzienne. Jest taki szkic Dzieci Europy, w których o tych swoich kontaktach właśnie z dziećmi uciekającymi z getta opowiada. Aktywnie pomagał ofiarom ludobójstwa również w ten sposób, że razem ze swoim bratem Andrzejem pomagali innym już dorosłym uciekinierom znaleźć miejsce pobytu, za co zostali obaj uhonorowani Medalem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. W Ocaleniu to jest bardzo mocno mówione, że ocalałem po coś, że to, co się stało i nie zgnęli, a zostałem, to obarcza mnie jakimś winą, że może coś było nie tak we mnie, ale tak samo takim jakby poczuciem czy przeświadczeniem, pomysłem na to, że po coś ja jestem, po coś ocalałem. Jego jedne z najlepszych wierszy, jakie powstały w Warszawie, to były właśnie te z 1943 roku, w tym Biedny chrześcijanin patrzy na getto. Wiersz, w którym udało mu się w przejmujący i też taki artystycznie bardzo wyrafinowany sposób przekazać grozę, jakiej mógł doświadczać właśnie polski obywatel, chrześcijanin, ale właśnie tutaj podkreśla nieprzypadkowo w tym wierszu. Pojawia się ta figura chrześcijanina, nie ma mowy o Polsce, jest przedstawiciel pewnej religii, która nadawała ton, wydawałoby się, cywilizacji zachodniej, która na jego oczach w tej okupowanej Warszawie rozpada się niejako. Ja odczuwam te wiersze jako wymuszone na mnie przez moje własne moralne odruchy. Przez odruchy solidarności, braterstwa, gniewu, nienawiści, ale to są wszystko rzeczy wymuszone na mnie przez sytuację historyczną. To jest bardzo ważna konsekwencja wojny dla Miłosza. To, że był świadkiem śmierci ogromnej grupy ludzi z różnych narodów, pokoleń, z różnych profesji, wielu oczywiście swoich kolegów po piórze, to mocno przeorało jego światopogląd i twórczość i postrzegał później swoje pisarstwo jako rodzaj świadczenia o tym, co odeszło. Znaczy to doświadczenie wojny, a potem zmiany ustroju w Polsce, wahań Miłosza, czy wybrać emigrację, czy nie, bo przecież Miłosz przez pewien czas jest funkcjonariuszem systemu, pracuje w ambasadach polskich na Zachodzie, w Stanach Zjednoczonych i we Francji. Ten moment właśnie zderzenia z historią powoduje, że tym podstawowym tematem, który się pojawia w poezji Miłosza, jest właśnie historia i jej meandry. Nie wiem, z temperamentu ja jestem, powiedziałbym, raczej ahistoryczny. A ciągle byłem w sytuacjach, kiedy musiałem pisać utwory bardzo siedzące w historii. I tu jest sprzeczność, to jest jasne. Jedzie do serca nowoczesnej cywilizacji. Pisze widzenia nad Zatoką San Francisco jako właśnie taką wyprawę czy rozpoznanie terytorium tego Doliny Krzemowej późniejszej, prawda, i tego, czym najbardziej żyje nowoczesna cywilizacja. I odkrywa samotność człowieka współczesnego, jego izolację, jego wykorzenienie jako chorobę, którą dostrzega w tym cierpienie. Począwszy gdzieś od połowy końca lat 50., oczywiście trudno tu wyznaczyć jakąś sztywną cezurę, coraz częściej w poezji Miłosza do głosu dochodzi ów czynnik metafizyczno-religijny, powiedzmy, czy jakby próba pomyślenia o poezji jako medytacji religijnej. To jest ostatni wielki poeta religijny, który w Polsce tworzył, naprawdę głęboko religijny, a nawet powiedziałbym poeta katolicki. Panie Boże, lubiłem dżem truskawkowy i ciemną słodycz kobiecego ciała, jak też wódkę mrożoną, śledzie w oliwie, zapachy cynamonu i goździków. Jakiś więc we mnie prorok. To jest to miłoszowe nastawienie religijne, które jest nastawieniem głębokim i któremu towarzyszy także lektura i przekład niektórych ksiąg Pisma Świętego, Starego i Nowego Testamentu. Bo to jest niezwykła tradycja. To jak człowiek sobie uzmysłowi, to jest taki gest, który jest gestem wielkości, bo jak wiadomo, psalmy pierwszy na polski
przełożył, czy też przerobił, no nie pierwszy, ale w sposób wybitny, Jan Kochanowski. Potem ten ruch po Kochanowskim zrobił drugi, naprawdę genialny pisarz, czyli Franciszek Karpiński. Natomiast potem tym trzecim takim niezwykłą decyzją było Miłoszowe działanie. Jeszcze inną częścią Miłoszowej poezji są potyczki z polskością. Polskością rozumianą na pewien sposób tradycyjny, prawda, z polskim katolicyzmem. Miłosz powiada, że poeta to jest ktoś, kto jest w sposób naturalny chrześcijański, prawda, a zatem ma też prawo zadawać różnego rodzaju pytania. Tego mi się wydaje w świecie nam dzisiaj szalenie brakuje. Że jakbyśmy zostawili sferę doświadczenia duchowego, doświadczania duchowego, życia duchowego w sferze wstydliwości, czegoś, z czego lepiej nie dotykać. Nawet te salony inteligenckie, które mamy teraz w naszym życiu kulturalnym, boją się tego dotknąć, a wydaje mi się, że w ogóle nie mają do tego języka. Doświadczyłem czegoś, co jest bardzo zabawne. Mianowicie wiele razy mówiono o mnie, że skończył się. Co jest, powiedzmy, nagminne. I pamiętam go tak rzucającego, jak żeśmy spacerowali tutaj po tych zarośniętych alejach, kiedy nam rzucał przez ramię, pamiętajcie, żebyście mi tu muzeum nie zrobili. Tak mało powiedziałem. Krótkie dni. Krótkie dni, krótkie noce, krótkie lata. Tak mało powiedziałem. Nie zdążyłem. Serce moje zmęczyło się. Zachwytem, rozpaczą, gorliwością, nadzieją. Paszcza Lewiatana zamykała się na mnie. Nagi leżałem na brzegach bezludnych wysp. Porwał mnie w otchłań ze sobą biały pieloryb świata. I teraz nie wiem, co było prawdziwe.